Witajcie. Witajcie. Witamy Was serdecznie na kolejnym orędziu Rady Śląska Cieszyńskiego. Jak wiecie, no leżą nam na sercu sprawy ważne. My obserwujemy, co się dzieje za północną granicą. Inspirujemy się tymi sprawami. No i od razu odnosimy się do pierwszej kwestii, mianowicie dekomunizacji. Ja, my w tym orędziu będziemy mówić o tym, o budowaniu tożsamości przez politykę historyczną, przez pamięć zbiorową. Ja, to jest bardzo ważne. Ja, no i właśnie, w związku z tym, żeby to wszystko było odpowiednio zorganizowane tutaj na Śląsku Cieszyńskim, postanowiliśmy w pierwszej kolejności powołać IPL. Do życia IPL, czyli... IPL. To Instytut Pamięci Lokalnej. Instytut Pamięci Lokalnej, który będzie dbał o naszą historię i o wiele kwestii z nią związanych. Ja, bo nasza historia jest ważna, naszą historię najważniejszą, można też powiedzieć, bo jest naszą. Czy jest ludzko, to jest ludzko historia, a wiadomo, kto jest najważniejszy, ludzie są najważniejsi. Dlatego my powołujemy IPL, Instytut Pamięci Lokalnej, który będzie kontrolował te wyrazy pamięci, który będzie usuwał ewentualne niedogodności na ulicach, na rundach, na tablicach, które jakby nie będą pasować społeczeństwu w tym budowaniu nowej tożsamości, nie będą pasować. No? Także jak wiecie, no zresztą widzicie, ile zamieszania wokół ulic, wokół pewnych ludzi, wokół ludzi w instytucjach, wokół tego, co się mówi i jak się mówi. No i to wszystko trzeba porządkować. My też to będziemy porządkować, trochę wzorem sąsiadów zza północnej granicy. Ja. W pierwszej kolejności chcielibyśmy się odnieść do dekomunizacji. Ja. I mamy tutaj pierwszą kwestię ulic. Ja, przede wszystkim dużo osób nas pyta, co dalej będzie z ulicami, placami, pomnikami i Gierka i Ziętka, ja? No my powiemy tak, my się w to nie będziemy, akurat w to się nie będziemy mieszać, bo jak kiedyś taki mały klasyk powiedział, Gierek to był komunistyczny, a jednak patriota. No, także no, jak klasyk tak powiedział, to my to rozumiemy. Ja, ale mamy inne uwagi. My patrzyli na mapy, my studiowali godzinami te mapy Śląska Cieszyńskiego i w niemal każdym mieście są jeszcze pozostałości komunistycznych ulic. Prawie wszędzie jest ulica Dworcowa, prawie wszędzie jest ulica Kolejowa. My nie wiemy, kto to jest ten Dworcow i kto to jest ten Kolejow, ale to muszą zniknąć te ulice. Także nasi specjaliści to zatwierdzili, że to jest do usunięcia, ale tam będziemy musieli, tam ogłosimy konkurs na nowe nazwy. Ja, tam będziemy konkursy, bo my lubimy taki... Jak się lud wypowie. Do ludzi. Także my chcemy, żebyście się wypowiedzieli na temat tego i w każdym z miejscowości będziemy to zmieniać, także się przygotujcie, u siebie rozpiszcie odpowiednią ankietę. Ankiety, uchwały, można do nas dzwonić, pisać, spotykać nas na mieście. My są otwarci, wiecie, że my zawsze są do was. Ja. No ale teraz jest jeszcze sprawa, bo jak będziemy dekomunizować, no a my mamy Instytut Pamięci Lokalnej, a nie Instytut Pamięci tam Narodowej, ogólnopolskiej, ja, no to powiedzmy sobie szczerze, no będziemy też kapkę delikatnie dekomunizować, to jest ustawa DD, czyli delikatna depolonizacja. Ja, no i w związku z tym, no bo tu my bardziej musimy ten żywioł cieszyński promować, ja. No to jest szereg rzeczy do zmiany. Ja. No przede wszystkim te ulice, te wszystkie ulice, które jakby no nie odpowiadają, my już wielokrotnie mówili, że na przykład w tym odcinku o edukacji, że te lektury, one nam nie odpowiadają, a my ciągle tego Mickiewicza promujemy. Urzędowo zmienimy wszystkie ulice Mickiewicza na ulicę Marcinka. No i w zasadzie teraz zaprezentujemy wam te parę przykładów na zmiany, które lada moment nastąpią. Więc... To są zmiany już zatwierdzone przez grono ekspertów powołanych przez nas. W IPL i z nami to są nazwy skonsultowane. No więc zacznijmy. No to pierwszy to jest ten Mickiewicz na Morcinka. Później Piłsudskiego z natury zamienimy na naczelnika. Ja. Daszyńskiego no to... Na Gerarda. To się samo nasuwa. No ale też będą na przykład takie ulice jak wydarzenia, niektóre historyczne. Wydarzenia historyczne na przykład. I tu też trzeba zrobić pewną roszadę. Ja, i na przykład Powstania Warszawskiego ulicę zmienimy na ulicę Cieszyńskiego Spokoju. Armii Krajowej na Regionów Śląskich, no to się wiadomo. Z natury wszystkich warszawskich, ulica Warszawska, no. Tnymy i będą ulice Wiedeńskie. Ja, bliżej nam do Wiednia niż do Warszawy, to wszyscy... Wszyscy to znają. Wszyscy to znają, ja. I to jest bliskie sercu i to, jak tak człowiek będzie szedł po ulicy, to się tak będzie czuł bardziej u siebie. Ja. A nie gdzieś tam. Ale to też nie ma tak, że to wszystko jest takie ładne, piękne, bo są też tragiczne wydarzenia w historii naszej małej ojczyzny. Temu mamy projekt nazwania nowego placu zabaw powstałego z budżetu obywatelskiego imienia Krwawej Bitwy pod Skoczowem.
Natomiast są też do zmiany bulwary nad Olzą i tutaj mamy propozycje na jedną i na drugą stronę Olzy. To żeby to, żeby łączyły, ale też żeby za bardzo nie łączyły, bo znaczy, pamiętajmy, że te kamienie zostały rzucone. Według przysłowia, że wybaczaj, ale pamiętaj. No my wybaczyli, ale będziemy pamiętać. Pamiętamy. Po stronie tej bliżej nam. Po stronie dzisiejszej polskiej. Okrutnej agresji czechosłowackiej na Śląsk Cieszyński. Ja, a po stronie dzisiejszej czeskiej te bulwary się będą nazywały Zdradzieckiego Noża w plecy imienia 1938 roku. No. Żebyśmy pamiętali, co tam się wszystko wydarzało. Więc mamy ulice, mamy ludzi i pomniki, mamy bulwary i place, nowe projekty, ale jeszcze jest jedna sprawa. Jak widzicie, to wszystko jest przemyślane. To eksperci pracują, tu można zobaczyć, tu są ustawy. Setki stron przepracowanych, zapisanych, przemyślanych, nawet na smartfonach. To ja, bo my są nowocześni. Czasami. Ja, ale też trzeba powiedzieć jeszcze jedno. My też doceniamy to, co robi Warszawa, to, co robi Północ. No i wiemy, że ta ostatnia ustawa o IPN, o tym, że ty, kto śledzi, to wie, że nie można mówić o polskich obozach koncentracyjnych. To my też wdrożymy taką ustawę, bo widzimy, że ona się cieszy bardzo dużą popularnością, ta ustawa. Bo my lubimy kopiować dobre rozwiązania. Tam jest dobre rozwiązanie, my to też tu przyjmiemy na swoją ziemię. I my też będziemy karać. I też będziemy albo je kara więzienia, albo finansowa, albo ciężkiego pobicia, bo to w zależności pod czyim obuszek się dostaniecie. Ja. To ja może zacytuję tą ustawę, no już napisano, to jest cały tekst ustawy. Kto publicznie mówi o tym, że Śląsk Cieszyński jest dzisiaj nieodłączną częścią kulturową Górnego Śląska, podlega karze grzywny, więzienia bądź ciężkiego pobicia. I tą ustawę będziemy, już ona jest podpisana, będzie podpisywana za chwileczkę przez naszego naczelnika. Teraz oficjalnie chciałbym, żeby przyjął tą ustawę naczelnik. Ja. No i tym podpisem zrobimy milowy krok w dbaniu o naszą historię i tożsamość. Jesteście tego świadkami, zapamiętajcie tę chwilę na długo, a za rok będziemy obchodzić pierwszą rocznicę. Ja, i pamiętajcie, bo historia jest ważna. I ważne, żeby tą historię pisać. Ale najważniejsze, żeby tą historię pisać po swojemu. Ja, a my ją napiszemy jak należy. Miejcie się dobrze. Miejcie się.